Zgłaszał się pan senator. Bardzo proszę, pan senator Pająk, bardzo proszę. A można włączyć? Panie marszałku, panie ministrze, ja mam takie pytanie troszeczkę wybiegające w przyszłość. No powiedzmy, ustawa ta wchodzi i następuje taka sytuacja, że SKOK zostaje przejęty przez bank. I co wtedy? Czy będzie dalej działał jako kasa jakby w strukturze banku? Co z kredytami i z depozytami? Bo przecież warunki w kasie są zupełnie inne niż w banku. Jak to wtedy będzie wyglądała taka, że tak powiem, no, sytuacja hipotetyczna, ale do niej właśnie mam takie pytanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan senator Borowski, bardzo proszę. Panie ministrze, czy znany jest panu wskaźnik relacji kapitału własnych do aktywów w skokach jako całości w rachunku skonsolidowanym? I również jakie są ewentualnie różnice między poszczególnymi kasami w tym zakresie? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie ministrze, odpowiedź na to pytanie. Panie marszałku, szanowni państwo, mówimy o sytuacji szczególnej, czyli mówimy o sytuacji, kiedy stosunek funduszy własnych do aktywów będzie poniżej 1%, kiedy fundusz stabilizacyjny nie zadziała, kiedy Komisja Nadzoru Finansowego podejmuje decyzję o przejęciu całości czy też części aktywów i zobowiązań przede wszystkim w pierwszym miejscu przez kasę, dopiero później przez Bank Krajowy. Jak rozumiem, mówimy o sytuacjach szczególnych z zakresu funkcjonalności restrukturyzacyjnej poszczególnych kas. Bankowy Fundusz Gwarancyjny po wejściu w życie i po okresie wakacji legis 6-miesięcznych będzie wspomagał ten proces, będzie gwarantował również depozyty. Jeżeli chodzi o kredyty, warunki kredytowe poszczególne, choć chodzi o części aktywów przejmowane, załóżmy, przez bank, one nie ulegają zasadniczo zmianie, chyba że takie są zapisy umowy poszczególnej, umowy kredytowej. To nie ulega zmianie. Jeżeli chodzi o depozyty, ten proces restrukturyzacyjny przebiega, czy to przejmowanie przebiega na pewno przy udziale BFG i wyraźnym wsparciu BFG, zarówno w tym okresie do 6 miesięcy, kiedy będzie może wspierać Bankowy Fundusz Gwarancyjny, może wspierać finansowo poprzez pożyczki zwrotne, podporządkowane, funkcje restrukturyzacyjne. Po tym okresie 6 miesięcy będzie obejmował gwarancją całość depozytów systemu SKOK. Mam nadzieję, że udało mi się odpowiedzieć na to pytanie. Nie widzę tutaj zagrożenia żadnego, tym bardziej podkreślam jeszcze raz, mówimy o sytuacjach bardzo szczególnych. To nie jest tak, że kasa poszczególna będzie mogła być przejmowana przez Bank Krajowy. Mówimy o sytuacji, kiedy decyzję musi podjąć Komisja Nadzoru Finansowego. Podkreślam, jest to organ publiczny i ta decyzja jest uwarunkowana pewnymi zdarzeniami, pewnymi wskaźnikami, które dana kasa nie wypełnia, co może zagrażać bezpieczeństwu deponentów. A kredyty udzielone przez kolejne kasy, szanowni państwo, taka instytucja przejmująca, bo my patrzymy na to wszystko z punktu widzenia kas, ale postawmy się z punktu widzenia tego podmiotu, który ma to przyjmować i restrukturyzować. No, mogę odwrócić pytanie, czy ktokolwiek chciałby restrukturyzować coś, co problematyczne? Większość czy banków, czy nawet same kasy działają, mimo że są organizacjami spółdzielczymi, wypracowują zyski, tak? Ich celem jest wypracowywanie zysku. To nie jest tak, że my kogoś zmusimy na siłę, żeby on przejął część aktywów, część zobowiązań, żeby to restrukturyzował. To musi być dla każdej z tych instytucji ekonomicznie opłacalne. Dlatego, żeby to było ekonomicznie opłacalne, musi być wsparcie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Inaczej cały taki proces nie dojdzie do skutku. Popatrzmy zawsze z punktu widzenia racjonalności takiego postępowania dla drugiej strony, bo my tylko patrzymy tutaj z jednej strony, ze strony takiego, nie wiem, członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. No jest tak, szanowni państwo, że drugie strony po prostu stoją, proszę za kolokwializm, w blokach startowych, żeby cokolwiek przejmować.
Większość instytucji finansowych w tym kraju, instytucji komercyjnych, jedną z głównych funkcji wykonywanych przez takie instytucje finansowe, to jest maksymalizacja zysku. Jeżeli chodzi o ten współczynnik, nie chciałbym, panie senatorze, skłamać, ale czy mógłbym w formie pisemnej odpowiedzieć? Bo nie chciałbym skłamać. Myślę, że on jest poniżej 3%.